obudź się Polsko na Radio Koncika. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Obejmuje ona zakazem nadawanie nazw propagujących totalitaryzm i reguluje kwestię usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, w tym pomników. Jest z nami pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze. No i chciałoby się zapytać, dlaczego tak późno, po 28 latach od obalenia, tak zwanego obalenia komunizmu, nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu, w tym właśnie nazw propagujących totalitaryzm czy pomników? No to jest bardzo dobrze postawione pytanie. Oczywiście można odpowiedzieć polskim przysłowiem lepiej późno niż wcale, albo lepiej bardzo późno niż w ogóle, ale tak jak ojciec znakomicie zwrócił uwagę, że to jest o przynajmniej ćwierć wieku za późno. Dlaczego? Dlatego, że my przez ćwierć wieku nie żyliśmy w III Rzeczypospolitej, tylko w czymś, co bardzo adekwatnie określa nazwa PRL-PiS. Przecież umowy okrągłego stołu, te spisane, ale i również te z Magdalence czy gdzieś indziej zawierane potajemnie, gwarantowały establishmentowi komunistycznemu bezpieczeństwo polityczne, prawne, a przede wszystkim duże możliwości ekonomiczne. Przecież oni się bardzo szybko uwłaszczyli, a jak ktoś ma bardzo duże pieniądze, to może również startować w wyborach i oni, którzy niszczyli demokrację przez tyle lat, teraz korzystali z dobrodziejstw tej demokracji, aż wreszcie społeczeństwo w ostatnich wyborach powiedziało zdecydowanie nie. Oczywiście mieliśmy dwa epizody w ciągu tych 28 już lat od wyborów częstowych w 1989 roku, no ale to było dosłownie pół roku rządów Jana Olszewskiego i to były dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości z koalicjantem, a potem bez, lat 2005-2007, no i prezydentura przerwana tragiczną śmiercią profesora Lecha Kaczyńskiego. Natomiast dopiero dwa lata temu, kiedy pełne zwycięstwo odniósł obóz nazywany umownie obozem dobrej zmiany, a w sensie czysto formalno-politycznym Zjednoczonej Prawicy, to znaczy ma i urząd prezydenta i pełnię władzy bez konieczności zawierania nawet koalicji, dopiero teraz możemy pewne kwestie regulować. Możemy pewne kwestie doprowadzać do takiego stanu, w jakim powinny być w niepodległym państwie. A w niepodległym państwie nie ma miejsca na żadne pamiątki po uprzednim ustroju poza salą muzealną czy skansenem. To nie chodzi o to, żeby to niszczyć, żeby to przetapiać w hutach czy rozbijać jakieś kamienne posągi. Nie. Gdyby tak było, to byśmy nic nie wiedzieli o przeszłych wiekach. Tylko to nie może być w centrum miasta. Nie może tam stać pomnik ku chwale Armii Czerwonej. Natomiast mogą być groby otaczane opieką żołnierzy tej Armii Czerwonej, tak jak są żołnierzy Wehrmachtu, tak jak są żołnierzy innych najeźdźczych armii, bo to należy do naszego... Bo to są szczątki ludzkie. Obowiązku. To są szczątki ludzkie, im się należy szacunek. Natomiast Sowieci mieli to do siebie, że oni gdziekolwiek pochowali jakichś swoich żołnierzy, a chowali ich nie na cmentarzach, tylko celowo w centrach miast, to natychmiast nad tym stawiali ogromny pomnik i potem, kiedy nawet te szczątki zostawały, były przenoszone na cmentarz, to oni mówili, że pomnik jest, znaczy inaczej, mówili wcześniej, że ten pomnik jest elementem tego, tych grobów i w związku z tym, jeżeli się przenosi groby na cmentarz, to trzeba na ten cmentarz przenieść również pomnik. No i dlatego mamy wielu, tak jak w Krakowie, w wielu miastach te mini nekropolie Armii Czerwonej na cmentarzach, ale to już dobrze, niech będzie. My się nad zmarłymi w żaden sposób nie chcemy tutaj znęcać, niech nawet sobie z tym pomnikiem stoją, to jest też pewien znak czasu, signum temporis. Natomiast nie może w niepodległym państwie być ulicy Adolfa Hitlera, ani Józefa Stalina, ani Wojciecha Jaruzelskiego, ani Karola Świerczewskiego, czy Bolesława Bieruta. No już by niektórzy, panie doktorze, z tych, którzy gromadzą się pod Sejmem w obronie demokracji, konstytucji i tak dalej, powiedzieli, jak to Wojciech Jaruzelski? A, no właśnie. Oczywiście Wojciech Jaruzelski, człowiek honoru według Adama Michnika, który ostatnio zasłynął no,
wyjątkowo wulgarnymi atakami na dziennikarzy telewizji polskiej i który z uporem broni swojego brata, zbrodniarza stalinowskiego. Wczoraj w TVP Info pan Tadeusz Płużański, który jest od niedawna szefem programów publicystycznych w tej stacji, ale jednocześnie jest szefem Fundacji Łączka, powiedział, że nie ustanie w działaniach mających na celu sprowadzenie Stefana Michnika do Polski i osądzenie go. To oczywiście, że są tacy ludzie, którzy z uwagi na trzymanie się tych umów okrągłego stołu będą mówili, że generał Jaruzelski to całkiem w porządku, ponieważ pokojowo oddał władzę, etc. Oczywiście wszystko pójda. Ludzi, którzy byli zgodniarzami, należy rozliczyć. Ja się bardzo cieszę, że pan minister Antoni Macierewicz po kilku apelach Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie, ale też myślę, że i z własnej inicjatywy, bo przecież jest to wielki patriota, postanowił tak wnieść nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, czy jak on się w tej chwili nazywa ta ustawa, nie powszechny obowiązek, ale pewnie obowiązku służby wojskowej, aby można było zdegradować pośmiertnie zdrajców komunistycznych, tak jak Jaruzelski i Kiszczak. Natomiast skoro już padło nazwisko tutaj Bieruta czy Marklewskiego, to ja chciałem się zwrócić na falach Radia Maryja, to jutro będzie również w naszym dzienniku, z serdecznym apelem do mojego przyjaciela z Krakowa, obecnie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, żeby na 22 lipca, czyli tę datę, przez wiele lat była symbolem ucisku Polaków przez Sowietów, to było największe święto państwowe Polski Ludowej, żeby właśnie na przekór tej dacie, 22 lipca, podjął wreszcie decyzję i czy też ogłosił, czy nawet rozpoczęcie działań mających na celu, zgodnie z tą ustawą, o której mówimy, porządki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Przecież tam w dalszym ciągu leżą wymieszani bohaterowie i zdrajcy. Z jednej strony leży generał Burkomorowski, leżą żołnierze 1920 roku, jest cała kwatera powstańców warszawskich, leży generał Ryszard Kukliński, a z drugiej strony mamy Bolesława Bieruta, generała Karola Świerczewskiego, Waltera, Juliana Markrewskiego. Dzisiaj redaktor z naszego dziennika mi powiedział, że grobowiec Bieruta, jeżeli chodzi o działkę, że tak się wyrażę, którą zajmuje, to jest 45 na 15 metrów, że tam można by postawić 129 kroków. Proszę bardzo. I ten Bierut, ten agent NKWD, ten, który służył interesom sowieckim i pilnował, żeby w Polsce one były realizowane, on ma tak okazały grobowiec na Powązkach, a tymczasem szukamy na Powązkach miejsca, o czym również mówił pan Tadeusz Płużański i pan doktor Szarek i pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, że jest konieczna budowa panteonu narodowego, ale z prawdziwego zdarzenia, bo to, co zostało postawione za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego przez Andrzeja Kunerta, ówczesnego szefa Rady Pamięci Ochrony Walki i Męczeństwa, to jest, przepraszam bardzo, ale kompromitacja. To są takie, jak mówi Tadeusz Płużański, szufladki, do których się tylko wkłada szczątki odnajdywanych bohaterów. Tymczasem na Powązkach powinien stanąć panteon narodowy bohaterów, tych żołnierzy niezłomnych, których z wielkim pietyzmem wydobywamy, to właśnie dzięki IPN-owi ekshumujemy, identyfikujemy i chowamy z najwyższymi honorami wojskowymi, z udziałem władz państwowych. Przypomnę, że na ostatnim, przedwczorajszym pogrzebie Leona Taraszkiewicza Jastrzębia w Włodawie był piękny wieniec i piękne przemówienie przede wszystkim w kościele od pana prezydenta Andrzeja Dudy, piękne przemówienia notabli, piękna oprawa żołnierska, tylko okazało się, że pan burmistrz Włodawy, wywodzący się zresztą z SLD, nie wywiesił w tym dniu uroczystym pogrzebu jednego z najwybitniejszych bohaterów narodowych polskiego podziemia niepodległościowego ani jednej biało-czerwonej flagi. Bo dla pana burmistrza Włodawy, a takich burmistrzów, prezydentów miast, radnych i polityków lewicy sprawujących jeszcze funkcje, zwłaszcza w samorządach, jest niestety wielu, dla nich w dalszym ciągu bohaterem jest być może Bolesław Bierut, Julian Marklewski i inni agenci NKWD zdajcy polskiej racji stanu. Zobaczymy, co na 22 lipca będzie we Włodawie. Co na 22 lipca będzie we Włodawie, czy też w tej miejscowości, w tej chwili nazwa mi wyleciała z głowy, a nie chcę tutaj skrzywdzić żadnego śląskiego miasta, to już wiem, Dąbrowa Górnicza, w której
w której to ma siedzibę Komunistyczna Partia Polski i której burmistrz czy prezydent, już nie pamiętam, czy to jest burmistrz czy prezydent, 1 maja z Komunistyczną Partią Polski składał kwiaty pod jakimś tam pomnikiem. No przecież to woła o pomstę do nieba. Z tym właśnie musimy skończyć. To są te, jak się to określa, może niezbyt elegancko, ale adekwatnie, złogi komunizmu, z którymi musimy się absolutnie rozliczyć. I dlatego apeluję do pana prezesa Szarka, aby przyspieszył te działania, które on ma cały czas na myśli, bo często rozmawiamy i on mi mówi zawsze, słuchaj, to będzie tylko są jeszcze problemy, jeszcze to, jeszcze tamto, ale najwyższy już czas powiedzieć, na powązkach wojskowych, w miejscu, które jest świętym miejscem dla Polaków, bo to jest nekropolia narodowa, nie mają prawa leżeć zdrajcy tego narodu. Godnie, po chrześcijańsku, zgodnie z prawem kanonicznym, które dopuszcza ekshumację w wyjątkowych wypadkach, a ten niewątpliwie należy do wypadków wyjątkowych, trzeba te groby przenieść. Trzeba te szczątki przenieść albo do grobów rodzinnych, albo na jakieś inne cmentarze, inne kwatery. No, nie może tak być, że dzieci, które uczą się już w szkołach właściwej, prawdziwej historii, i nagle one wiedzą, że bohaterem byli żołnierze Armii Krajowej, czy żołnierze niezłomni, a zdrajcami był Jaruzelski, czy Bierut, czy Marchlewski, idą na powązki złożyć bohaterom hołd i nagle patrzą, że ci bohaterowie mają takie maleńkie groby, a naprzeciwko gigantyczne groby z nazwiskami ludzi, o których oni w podręcznikach czytają w domu i mówią o nauczyciele i opowiadają, że to są zdrajcy polskiej racji stanu. No przecież tak być nie może. To jest tak, jak pięknie powiedział pan minister Antoni Macierewicz w rocznicę stanu wojennego kolejną 13 grudnia ubiegłego roku, że skoro honoruje się stopniami generalskimi Jana Karskiego i Ryszarda Kuklińskiego, to nie mogą jednocześnie nosić stopni generalskich nawet pośmiertnie Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak, jak również nie powinni oni posiadać orderu Virtuti Militari, o co również nasze porozumienie zabiega u pana prezydenta Rzeczypospolitej. A jeszcze pół zdania, jestem bardzo wdzięczny odnośnie z Komunistycznej Partii Polski panu Zbigniewowi Ziobrze jako prokuratorowi generalnemu, że zlecił w swoim ministerstwie czy prokuraturze krajowej konkretnie działania mające na celu wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o delegalizację tej, przypomnę, w 2002 roku przez sąd niby w niepodległej Rzeczypospolitej, Warszawski Sąd Okręgowy, zarejestrowanej partii mającej w statucie hołdy komunizmowi, mające na swojej stronie internetowej sierp i młot, odwołujące się do hasła proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. I taka partia, mimo że artykuł 13 Konstytucji zakazuje istnienia jakichkolwiek organizacji propagujących ideologię nazizmu, komunizmu, faszyzmu i innych totalitarnych systemów, taka partia sobie istniała, zarejestrowana za czasów rządów tych, którzy się układali z komunistami w Magdalence. I bardzo dobrze, że pan minister Macierewicz chce odbierać stopnie zdrajcom. Bardzo dobrze, że pan minister Ziobro chce delegalizować Komunistyczną Partię Polski. Wspaniałą robotę prowadzi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk, który wiele tych pogrzebów prowadzi, organizuje, składa hołd rodzinom żołnierzy wyklętych. I mam nadzieję, że również pan dr Jarosław Szarek jako prezes IPN-u dołączy do tej grupy, mimo że on już do niej od dawna należy, bo przecież IPN jest tą instytucją, która zajmuje się przywracaniem czci i honoru żołnierzom niezłomnym, których tak chcieli ich pozbawić komuniści, że dołączy również w aspekcie takim, który nazywamy skrótowo dekomunizacją powązek, ale ja, ponieważ nieładnie jest może używać słowa dekomunizacja w stosunku do cmentarza, to ja zawsze mówię uporządkowanie powązek, czy też przywrócenie powązkom ich właściwego charakteru w każdym mieście. Są aleje zasłużonych na cmentarzach. I to władze danego miasta sobie muszą to uporządkować. Ale jest w każdym kraju jedna nekropolia, którą możemy nazwać narodową. No my akurat w Polsce mamy takich nekropolii ciut więcej. Bo oprócz powązek wojskowych mamy jeszcze Wawel, podziemia wawelskie w Krakowie i kryptę zasłużonych na Skałce. Mamy archikatedrę pod nazwaniem świętego Jana w Warszawie. Mamy świątynię Opatrzności Bożej w Filanowie. Ale teraz takie proste pytanie bym zadał tym wszystkim, którzy mówią, że jak już kogoś
kogoś gdzieś pochowano, to należy go tam pozostawić. Czy ktoś sobie wyobraża, że gdyby w okresie urzędowania jako generalny gubernator Hans Frank umarł i został pochowany w związku z tym w podziemiach Wawelu, to w 1945 roku, kiedy Niemców przegnano z Krakowa i z Polski, to w dalszym ciągu by generalny gubernator Hans Frank do dzisiaj spoczywał w podziemiach wawelskich. Przecież pomyślenie o czymś takim to już jest po prostu czymś do skraju absurdalnym. A tymczasem jak leży sobie Jaruzelski w pobliżu Kuklińskiego czy Boda Komorowskiego, to niektórych ludzi to nie razi. No naprawdę, my musimy zrobić porządek, nawet jeżeli się rozlegnie krzyk tych sierot po PRL-u, bo jeżeli ja widzę, tak jak ojciec wspomniał, tych, którzy na tych demonstracjach jeszcze gardłują, że Jaruzelski to wielki bohater. Kiedy ja widzę niejakiego pułkownika Adama Mazgułę, mającego zresztą już zakaz używania munduru wojskowego wydany przez MON, jak on, który mówił, że stan wojenny to była taka w sumie bezbolesna operacja, tam może kogoś pobili, jakaś ścieżka zdolnania, to było bardzo kulturalnie. I on, który broni systemu komunistycznego, jednocześnie obejmuje się z Władysławem Frasyniukiem i krzyczy solidarność, solidarność, no to przepraszam bardzo, to jest to, o czym pisał Alfred Jarry w Królu Ubu. To jest jakiś szczyt groteski. I jednocześnie jeszcze, czego ja nie mogę wybaczyć władzom Związku Harcerstwa Polskiego i ciągle do nich apeluję, ten człowiek, ten pułkownik Mazguła jest wychowawcą młodzieży, ponieważ jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, który ma nawiązywać do ideałów służby Bogu, Polsce i bliźnim. No, nóż, a raczej po harcersku mówiąc finka, która w kieszeni się otwiera, kiedy się słyszy i widzi tego typu sytuacje. Ale to jest to, od czego naszą rozmowę zaczęliśmy. Że to się po prostu już zakorzeniło przez tych 27 lat. Gdybyśmy te chwasty powyrywali w 89-90 roku, to nie byłoby tego problemu. Ale oni, ci byli komuniści, wrośli w politykę, wrośli w samorządy, wrośli w Sejm. Na szczęście teraz ich w parlamencie nie ma, ale przede wszystkim wrośli ekonomiczne sfery i struktury. Dymowa. Ale jak powiedziałem już, to według ich, ostatnie zdanie, według ich właśnie marksistowskiego poglądu byt określa świadomość. W związku z tym, jak mają pieniądze, to mogą się pchać do polityki. Gdy mowa o chwastach, bo użył pan też takiego słowa, to nie mowa o ludziach, ale mowa o postawach, o zakorzenieniu, żeby to też było jasne. Bo to są te postawy, które oczywiście są personifikowane przez różnych ludzi. Bo jeżeli ktoś dobrowolnie dzisiaj wychwala reżim komunistyczny, no to ktoś taki nie powinien mieć miejsca w życiu publicznym. Czy wyobrażamy sobie, że sąd na przykład po 89 roku zarejestrowałby nazistowską Partię Polską, no w życiu, a komunistyczną Partię Polską rejestruje, bo to jest ciągle to, o czym od dawna mówimy. Nie było Norymbergi dla komunistów i nie ma w dalszym ciągu postawionego znaku równości między zbrodniami komunistów a zbrodniami nazistów. Chociaż, gdyby patrzeć czysto liczbowo, to zbrodnie komunizmu są o wiele większe niż zbrodnie nazizmu, chociażby z tego prostego powodu, że komuniści rządzili dłużej i w wielu krajach świata, aniżeli naziści, bo III Rzesza trwała tylko 12 lat, z tego okres wojny wyłącznie 6. Natomiast komunizm zaczął się do roku 1917 i formalnie rzecz biorąc z początkiem lat 90. zaginął, ale właśnie te chwasty, czyli te postawy, do których nawiązują i które pielęgnują niektórzy ludzie dzisiaj, w dalszym ciągu mają się świetnie i nie może, aby się do ewangelicznych tutaj porównań odwołać. Ostatnie akurat z ostatniej niedzieli Ewangelii, no jeżeli ziarno padnie na ziemię, gdzie są chwasty, to chwasty je zagłuszą. I w związku z tym te piękne ziarna, które my dzisiaj wydobywamy w postaci progów żołnierzy wyklętych, to aby one pięknie na polskiej ziemi zakwitły i abyśmy wszyscy patrzyli na nie z radością i z dumą, to my musimy wyrwać chwasty, które je głuszą. Dziękuję bardzo. Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże, i zapraszam przy okazji do lektury bratniego naszego dziennika jutro, bo pewnie jutro będzie ten duży właśnie artykuł o Powązkach. A zatem na ten temat więcej. Dziękuję bardzo. Zerwanie.